Dzisiaj porozmawiamy sobie o problemach związanych z siecią elektryczną. Jak pewnie pamiętacie z poprzedniej lekcji, jednym z najbardziej szkodliwych zakłóceń w instalacjach i sieciach elektrycznych są przepięcia. W zależności od przyczyn wyróżnić można trzy rodzaje przepięć. Pierwsze, przepięcia zewnętrzne, pochodzące od wyładowań atmosferycznych, występujące w przewodach sieci i instalacji elektromagnetycznych, wywołane przez uderzenia pioruna w urządzenie elektryczne lub w jego pobliżu, związane z występowaniem zjawiska indukcji wzajemnej. Drugie, przepięcia wewnętrzne wywołane czynnościami łączeniowymi w sieciach i instalacjach elektrycznych, spowodowane przerywaniem prądów zwarciowych, załączaniem i wyłączaniem niektórych odbiorników o dużym poborze prądu, związane są z występowaniem zjawiska samoindukcji. Trzecie, przepięcia wywołane elektrycznością statyczną są wyładowaniami iskrowymi związanymi z gromadzeniem się ładunków elektrycznych na przedmiotach chodzących. Napięcia powodowane występowaniem elektryczności statycznej mogą osiągać wartość kilkudziesięciu kilowoltów. Zgromadzony ładunek może mieć energię kilkudziesięciu mikrodżuli. Co zrobić, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji? Zastosować urządzenia ochrony przeciwnapięciowej. Dziękujemy za obejrzenie wideo. Weź udział w teście, by sprawdzić swoją wiedzę.